Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w biurze Stowarzyszenia Kierowca.pl z panem Włodzimierzem Ziętarskim. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Chciałabym poprosić pana o przybliżenie idei działalności Kierowcy.pl. Kierowca.pl to jest odpowiedź na nasze czasy, bo najbardziej fantastyczną organizacją kierowców zawsze były automobilkluby. One powstawały jeszcze w Królestwie Polskim, jak jeszcze nie było wolnej Polski, jeszcześmy byli pod zaborami, to już wtedy powstawały automobilkluby i one potem były takimi, no, oczywiście zrzeszały wtedy ludzi, którzy mieli pieniądze, to była arystokracja albo bogata burżuazja, mieli pieniądze, żeby kupić samochód, bo samochód był bardzo drogi. Przecież hrabia był i książę byli szefami takich tych organizacji. No i potem wskutek upływu czasu, zmiany motoryzacji, kiedy motoryzacja stała się masowa, powoli te automobilkluby zaczęły tracić sens istnienia, dlatego że nie umiały otworzyć się na szerokie rzesze ludzi. Zawsze były elitarnymi organizacjami, sportowymi organizacjami i nagle poza Polskim Związkiem Motorowym, który zawsze walczył z automobilklubami, żeby przejąć ich pozycję, nagle okazało się, że kierowcy nie mają swojej reprezentacji. Żadnej. Są często poddawani trudnym próbom przez władze, które robią co chcą z podatkami, organizacją ruchu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pomyśleliśmy sobie tak, trzeba zacząć budować powoli i spokojnie organizację masową dla kierowców, żeby mieli reprezentację, a jednocześnie ta organizacja, żeby im pomagała w życiu codziennym. Czyli kierowcy mogą zwracać się do pana z jakimiś problemami, z pomysłami na budowanie tej działalności? Myślę sobie, że nam potrzeba jeszcze w tej chwili 2 miesiące, bo w tej chwili rozpoczynamy kończymy już intensywne prace związane z budową tej bazy, podstawy. Już w tej chwili mają przygotowane legitymacje, które będą drukowane w wytwórni papierów wartościowych. Są już właściwie drukowane, bo już powoli zaczynamy przyjmować ludzi. Zbieramy teraz te wszystkie organizacje, które chcą kierowcom pomóc i wtedy będziemy to sukcesywnie publikowali na naszych stronach kierowca.pl. Bardzo mocno włączamy się w sprawy związane ze szkoleniami kierowców. Chcemy za wszelką cenę popierać ideę kształcenia za pomocą internetu, za pomocą środków nowoczesnych, takich, które związane są z mediami, a nie duszna sala, maluśka, gdzie siedzi tylko jeden wykładowca i coś wkłada im do głowy. Chcemy też tych wykładowców wyposażyć w nowe środki. To wszystko razem powoduje, że tych tematów jest dużo i tak na dobrą sprawę już przyjmujemy członków, ale pełnia będzie po maju. To w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie. Jeżeli chodzi o pana początki dziennikarskie, jak to się zaczęło? Jaki był pana pierwszy krok, który pan wykonał? Pierwszy krok to był taki, miałem taki patyk urwany i tu miałem zrobię i biegałem dookoła takiego gazonu i wydawałem, że jestem motocyklem żużlowym. Bo ja wychowywałem się we Wrocławiu i tam jest piękny stadion olimpijski, gdzie było od dawna, bardzo samego lat, od 40. już były chyba, końca 40. lat, już były rozgrywane zawody żużlowe. No i ja teraz na te zawody żużlowe chodziłem, byłem w Warszawie, gdzieś jest Skrabu, piękny stadion, przedtem był budowlany i tam był też tor wyścigowy rozgrywany, były tam wspaniałe zawody, ja nie zapomnę takiego wyścigu. W meczu Anglia-Polska, gdzie Peter Craven jeździł, to był mistrz świata na żużlu i nasi, Włodek Szwendrowski i pamiętam, zawody się przeciągały i nagle okazało się, że jest ciemno, nie ma jak ich dokończyć. Wtedy pamiętam, że wyjechały na koronę samochody osobowe i oświetlały z góry ten cały tor żużlowy, żeby można było dokończyć zawodowo. Niesamowita była sceneria. No a potem była, co było potem? No, potem był pierwszy motorowy marki Simpson, potem były skuterosa, samochód Mikrus, Trabant i tak aż do dzisiaj prawie 60 własnych samochodów. A jeździ pan obecnie motocyklem? Skuterem już tylko, skuterkę Vespą, 50-ką. Ale nie dlatego, żebym czuł się, że już nie dam rady, bo jest okej, tylko jest... Kiedyś to się jeździło bez kasku na motorze. Pamiętam, tu się kładło gazety pod kurtkę, bo one najlepiej chroniły od wiatru. I rękawiczki, a teraz mi coraz bardziej zimno. Ja po prostu marznę na motorze i stałem się zmarzły na stare lata, w związku z tym skuter z szybą załatwiał jakąś dużą część problemu. Ma pan wiedzę na temat polskiej motoryzacji? Widzi pan, jak ona rozkwita? Czy w tym momencie jest jej najlepszy okres, czy to już minęło? Ja pani powiem,
Parę dni temu Bernie Eccleston opublikował na własnym, chyba to na Twitterze było, takie zdanie, bo oglądał transmisję z Formuły 1, chyba ze Sky'u, tak podejrzewamy, że ze Sky'u, i napisał takie fajne zdanie: ja żądam od tych ludzi, którzy komentują, patrz również takich ludzi, którzy w ogóle mówią o motoryzacji, nie tylko żeby wiedzieli wszystko dokładnie, gdzie, w którym roku, kto był, jakie wyroby, tylko żeby kochali i przeżywali to, co mówią. Ja jestem jednym z tych facetów, o którym często mówią: ty, on na przykład nie wie, jak tam jest, jaki jest stopień sprężenia albo coś tam. Ja mówię, mogę tego nie wiedzieć, ale staram się przekazywać ludziom miłość do samochodu. Jak pani pyta, czy ja wiem w tej chwili, jaki jest ten polski motoryzacji, to myślę sobie tak, że on jest trochę... że nie ma wielu ludzi, którzy mogli to tak bardzo łatwo o tym opowiedzieć, dlatego tak, z jednej strony polska motoryzacja padła, bo my ciągle czekaliśmy na polski samochód, tak jak Skoda jest, prawda, czy na przykład Dacia, ale czy one są czeskie, czy ona jest rumuńska, no też chyba nie bardzo. Natomiast wkład Polaków w rozwój światowej motoryzacji jest o tyle ogromny, że jesteśmy uznawani za najlepszych, najbardziej pracujących na najwyższych standardach pracowników, którzy produkują samochody. Żadne fabryki na świecie nie ma takiej wysokiej marki jak te, które mają Opla u nas, czy Fiata, czy Volkswagena. I to jest też wielki wkład. Napisał pan książkę, prowadzi pan studio Formuły 1, dodatkowo występuje pan w radio. Czy to jest sukces, znaczy, czy to jest przepis na sukces dla dziennikarza, który chce się zajmować motoryzacją? Ja pani powiem, w ogóle nie wiem, ja bym pani zapytał, ja nie wiem, co to jest sukces. Nie, w dzisiejszych czasach naprawdę sukces jest rzeczą szalenie względną. Co to znaczy odnieść sukces? Bo albo może być finansowy, albo może być taki celebrycki, że mówią, pokażę, papasz, co ten jest ten, prawda? Albo może być sukces taki, że masz sam poczucie tego, że jesteś jakąś wartością i życie sprawia ci radość, że masz poczucie sensu istnienia. I wie pani, z tych trzech rzeczy ten ostatni mi najbardziej odpowiada. Ja przeżywałem straszne w życiu swoim zawijasy, bardzo różne. Z telewizji mnie wywalali dyscyplinarnie na bruk, potem się z tego wszystkiego podnosiłem. Jak to u nas atakowali z prawa, atakowali z lewa, a ja sobie szedłem swoją własną drogą. I myślę sobie tak, że mój sukces polega na tym, że coś kocham w życiu, że mogę sobie spojrzeć w lustro, że nie mam zbyt wielu rzeczy, które muszę się wstydzić. Jest takich kilka, za co potem bardzo przepraszałem, ale recepty na sukces nie mam, bo każdy sukces rozumie inaczej. Oglądając każde studio Formuły Pierwszej, mam wrażenie, że kocha pan ten sport. A niektórzy mówią, że nie, bo się na tym nie znam. No. Gdyby mi ktoś powiedział, że się zna na Formule 1, powiedziałbym, to zależy. Na pewno nie znam się na Formule 1 w ten sposób, jak zna się na przykład któryś z inżynierów, jak Ross Brown na przykład, czy jak Robert Kubica, czy ktokolwiek inny. Nie, bo ona jest najwyższa ze sztuk, jeśli chodzi o samochody, bo dotyka najnowocześniejszych technologii. Ale powiem jedno, uważam, że ona jest, że Formuła 1 jest symbolem epoki. Dlatego, że ona łączy najnowsze technologie z największym wysiłkiem i największym ryzykiem człowieka. Jest jednocześnie największym teatrem i największym biznesem, więc wszystko to razem tu się skupia. A poza tym to jest, wie pani, stara moja miłość, że ja byłem tym, który z Andrzejem Borowczykiem wprowadzał Formułę 1 do Polski. To były lata Studia 2, Mariusza Waltera jeszcze, który otworzył drogę firmy Philip Morris, która dawała nam za darmo te transmisje kiedyś. Teraz to trzeba kupować te transmisje za ogromne pieniądze. A kiedyś muszę powiedzieć, puśćcie to u was, może będzie fajnie. Tak to było. Naprawdę? No. Kiedyś największy rozkwit, kiedy ludzie interesowali się Formułą 1, no przypad, kiedy ścigał się Robert Kubica. No to się już nie wróci chyba, no chyba, że któryś z naszych ludzi tak samo jeździł. To jest wielka tragedia, że Robert nie jeździ. Wielka tragedia, naprawdę wielka tragedia, bo to jest jeden z największych talentów na świecie, nie tylko w Polsce. No. Ale wydaje mi się, że na przeszkodzie stanęła trochę upór. I taki upór Roberta, że ja będę robił to, co chcę. Że nikt mi nie będzie dyktował warunków, w jakich ja żyję, trenuję i się ścigam. A wszyscy inni kierowcy mieli straszne obwarowania. Nie wolno ci tego, nie wolno tego, nie wolno tego, bo wiadomo, że ten Robert Kubica nie tylko zawalił swoją karierę, ale całą masę ludzi straciło na nim swój sens działania zawodowego.
Na przykład w Polsacie spadła oglądalność Jagima Roberta, pozostali tylko najwierniejsi, ci, którzy oglądali formułę nie tylko dla niego, ale dla samej formuły. Nie wolno tak robić. Jeżeli się jest odpowiedzialnym za coś, za jakiś wielki krąg ludzi, spraw, instytucji, to trzeba inaczej trochę patrzeć na życie. A pretendent do tytułu w tym roku? No, Hamilton jest bardzo poważny, ale cieszę się bardzo, że Ferrari zebrało do kupy i że rzeczywiście zaczęło już naprawdę mocno zainwestowało. Ja bym tam zwrócił uwagę na taką jedną, że może trochę nawet metafizyczną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że został szefem teraz teamu Ferrari, został pan, który nazywa się Arriva Bene. No, ale to Arriva Bene, po tych wszystkich problemach, jakie były, Arriva, idzie, przyszło nowe, idzie nowe, prawda? Arriva. I nagle ten facet ma takie nazwisko symboliczne, wprowadził coś takiego, że to Ferrari zaczyna wygrywać, to jest piękne, no. Czyli walka będzie między Vettelem i Hamiltonem. Nie tylko, jeszcze się będzie młody podnosić z poziomu dziecka rodzi. Mówimy o Rosbergu, Rosbergowi rodzi się dziecko, w związku z tym trochę jest teraz pogubiony. Zdezorientowany. Tak, że podobno tam jakieś problemy są jeszcze, więc jest zdrowotne, więc trzeba by to, jest żony. Więc trzeba będzie na to popatrzeć, jak to się rozwinie. Paru nowych rzeczywiście fajni młodzi są. Verstappen. Max Verstappen, najmłodszy kierowca w historii punktujący. 17 lat również ma naprawdę jeździć swoje. Ale Sainz też bardzo sobie dobrze tak. daje radę, więc jest takich paru. No, Nasri może pojedzie też dobrze. No naprawdę zaczyna być to, na co czekałem, zmiana warty. Żeby już nie były te stare, te nazwiska, żeby bardzo ciągle oklepane. Zniknął Barrichello, no właśnie, bo to, Weber. Najpiękniejsze jest to, że tak się fajnie miesza, stare z nowe, bo to jest w ogóle podstawa wszelkiego sukcesu. Nie? Kiedyś jak był szewc w średniowieczu, to miał czeladników, nie? Albo dzieci, albo czeladników i on przekazywał im całą wiedzę. Cudowny z tego wyrasta tak na tym postęp, że brać ze starego co było najlepsze, dokładać do nowe to, co najlepsze. I nowe dokłada swoje. No swoje i dopiero z tego się układa bardzo fajne ciasto. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a z wami widzę się w przyszłym tygodniu. I będzie fajnie.